Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dlaczego od kilku tygodni przy nowo powstałej krytej pływalni stoją rusztowania i prowadzone są prace remontowe? Okazuje się, że basen oddano do użytku, mimo że było sporo uwag dotyczących jakości wykonanych prac budowlanych. Krytą pływalnię w Kępnie uroczyście otwarto 18 grudnia. Chyba nikt wówczas ani wcześniej podczas listopadowego spaceru po obiekcie nie zauważył, że niektóre wykonane prace dalekie są od oczekiwań inwestora. Przynajmniej nie przeszkadzało to w tym, aby obiekt mógł być oddany do użytku. Pytany o rusztowania, które pojawiły się przy ścianach basenu, burmistrz wyjaśnia, że to jest w pokłosie tego, że w protokole odbioru zgłoszone zostało wykonawcy szereg uwag, szereg poprawek, które w tej chwili, do których to generalny wykonawca został związany tym protokołem do ich usunięcia, pod odpowiedzialnością naliczenia kar. I to jest po prostu realizowane w ramach podpisanej umowy. Nie wydajemy na ten cel nawet złotówki. Wykonawca ma poprawić w ramach gwarancji także usterki w środku obiektu. Wszystkie rzeczy są ujęte w protokole z odbioru i są stopniowo naprawiane. No, na pewno czeka nas w tym roku przynajmniej dwutygodniowy okres zamknięcia obiektu, żeby go podać pierwszemu, tak jak każdy tego typu obiektu, przeglądowi technicznemu już, bo takie są wymogi też między innymi i sanitarne. I reszta tych prac, które nie zostaną teraz usunięte, będzie prowadzona w tym czasie przez wykonawcę. Niestety sens powiek spędza nieprzyjemny zapach, który często rozprzestrzenia się w szatniach. Jak udało nam się dowiedzieć, będzie on praktycznie niemożliwy do zniwelowania.